Witajcie kochani. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o największym i najbardziej popularnym kurorcie bułgarskiej Riviery, gdzie plaże są szerokie i piaszczyste, a woda ciepła i czysta. Słoneczny brzeg słynie z pięknej pogody przez większość roku i jest to dobra miejscówka do zdjęć na Instagram czy kręcenia filmików na TikToka. Nie będziemy się tym zajmować, ale i do wypoczynku całych rodzin z gwarancją pogody i wielu atrakcji. Są tu ogromne możliwości wydawania pieniędzy, a każdy znajdzie coś dla siebie. Bogate życie nocne zadowoli nawet najbardziej wymagających imprezowiczów, wszak słoneczny brzeg nigdy nie śpi. Póki co musicie wierzyć mi na słowo. Nie kłamał, nie kłamał. Jest tak, jak mówiłem. Ja w tym filmie pokażę Ci, z czym ten cały słoneczny brzeg się je, sporo charakterystycznych miejsc i udzielę Ci wielu, wielu porad od początku do końca Twojego pobytu. Cześć, z tej strony Paweł i Patryk. Witamy się z Wami dzisiaj z Bułgarii, ze słonecznego brzegu Las Vegas wschodniej Europy i w dzisiejszym odcinku postaramy się opowiedzieć trochę o tym nadmorskim bułgarskim kurorcie. Opowiemy w ten sposób, że jak będziecie tutaj sami przyjeżdżać na własny urlop czy własne wakacje, to mam nadzieję, że będziecie już czuć się jak u siebie. Zaczynamy! Moi drodzy, naszą opowieść zaczynamy w hotelu Laguna 3. To jest na tyłach, tak jakby Wam wytłumaczyć najprościej, z tyłu takiego rozpoznawalnego hotelu Royal Sun. I właśnie stąd wystartujemy i będę Wam pokazywał esencję słonecznego brzegu, bo ten film to będzie esencja słonecznego brzegu. Nie będę szedł z kamerą metr po metrze przez cały słoneczny brzeg, a pokażę Wam najciekawsze miejsca, pokażę Wam esencję, czyli to, jak ten słoneczny brzeg wygląda i z czym to się w ogóle je. Jeśli byście chcieli tutaj przyjechać na wypoczynek do Laguny 3, możecie napisać do mnie maila lub napisać na mój Instagram, który gdzieś tutaj się będzie Wam wyświetlał i możemy się dogadać, żebyście do nas przyjechali do Laguny i sobie po prostu spędzili tutaj urlop. Jeszcze co ważne, żeby wiedzieć na samym początku, zanim wyruszycie w Waszą bułgarską przygodę, to musicie wiedzieć, że Bułgarzy, kiwając w ten sposób, zgadzają się, czyli wyrażają aprobatę, zaprzeczając, a kiwając tak, nie zgadzają się. Żebyście o tym wiedzieli. Mieliśmy śmieszną sytuację w markecie, jak Galina stała w kolejce i jakiś przepuszczała chłopa w kolejce do marketu. Powiedziała, żeby przechodził, on mówi w ten sposób i wbija się przed nią. Konsternacja szybka, bo myśleliśmy, ona pomyślała na początku, że gościu nie chce wchodzić, a jednak wchodzi. Czyli tak na, znaczy kiwanie w tą stronę na tak, a w tą stronę na nie. No to gdy już wiemy, jak się kiwać z Bułgarami, pora na krótką lekcję historii. Rozwój turystyki w tym regionie rozpoczął się od miasta Nessebar, gdzie w połowie lat 50. XX wieku bułgarskie władze postanowiły stworzyć ośrodek wypoczynkowy. W 1958 roku były tu już 32 hotele i mniej więcej od tej daty, gdy Nessebar nie mógł pomieścić nowych inwestycji, kurort zaczął się rozrastać na północ wzdłuż wybrzeża, tworząc dzisiejszy słoneczny brzeg. Dobra, moi drodzy, jak już przyjedziecie albo dolecicie do kraju róż i perfum, krainy długowieczności, krainy jogurtów, Irakii, czyli do Bułgarii, krótko mówiąc, no to co musicie zrobić po pierwsze, żeby zacząć tu funkcjonować? Ja myślę, że najpierw warto jest, co zrobić, synek? Pójść do marketu i coś kupić. Tak, synek by poszedł do marketu i coś kupił, a ja bym najpierw wymienił pieniądze, no i to też, żeby mieć na ten market i żeby sobie coś w nim kupić. No ale Patryk był blisko. Wieje trochę, co? Czy nie? No wieje, no. No wieje, to mów, bo nic nie słychać.
Czyli jeśli chcemy iść coś sobie kupić, to najpierw idziemy wymienić kasę. I jeśli chodzi o wymianę kasy tutaj w Słonecznym Brzegu, no to miejsc jest do tego sporo. Są wszędzie porozstawiane te małe budki, te kantorki. Ale od razu Wam mówię, tam kasy nie wymieniamy. Wymieniamy kasę w bankach. Jest bank Fibank i Asset Bank. I po najlepszym kursie wymienicie właśnie w banku. Znaczy po najlepszym, wymienicie po prostu po normalnym, obowiązującym kursie. Bo w tych małych kantorach wywieszają na wywieszce jedno, a wymienią Wam po zupełnie innym kursie. Także ludzie, którzy mieszkają tu na stałe w Bułgarii, a znamy też takie osoby, mówią nam, że tylko wymieniamy kasę w banku. Bank Fibank, w którym my wymieniamy, znajduje się na głównej ulicy, głównym deptaku, czyli Flower Street. I właśnie od tego zaczniemy. Zaczynamy od wymiany kasy. Oczywiście najlepiej jest zaopatrzyć się w Polsce w euro i tutaj euro wymienić na lokalną walutę lewy bułgarskie. Przelicznik jest taki w tym banku. Złoty, znaczy 1,90 lewa za 1 euro, co nam daje 2,35 złotego jako 1 lew. To teraz Wam pokażę, jak wyglądają w ogóle te bułgarskie pieniądze, bułgarskie lewy. Nie mam tu wszystkich dostępnych nominałów, ale trochę już jest. Zaczynamy od najmniejszych. One się nazywają stoinki. 100 stoinek to 1 lewa. I mamy je dostępne w nominałach takich jak 1, 2, 5, 10, 20, 50 stoinek. Tutaj mamy 10 stoinek. Mamy 20 stoinek. 50 stoinek. To tak jak te nasze grosze. Nie wiadomo komu, do czego to potrzebne. No ale jest. I to jest 1 lewa, tak? 1 lewa moneta. 1 lewa to 100 stoinek, tak jak już mówiłem. Dostępna jest jeszcze moneta 2 lewa, ale akurat tutaj jej nie mam. No i później banknot 5 lewa. 10 lewa. Tak wygląda. Jest jeszcze 20 lewa, którego tutaj nie mam. Ja już mam dalej grubiej 50 lewa. I 100 lewa, których też już tutaj nie mam. Ale mniej więcej tak te pieniądze wyglądają. Nic tylko wydawać. Ciekawostka jest taka, że pierwszy bułgarski banknot, pierwszy lewa był wydrukowany w 1885 roku. Dobra, biorę kaskę i idziemy zobaczyć, co dalej. Tak to wygląda w momencie płatności kartą, bo ja też mam uruchomione na koncie, mam uruchomiony pakiet zagraniczny, także bez żadnej prowizji sobie płacę kartą, ale na koncie przelicza mi jednego lewa jako 2,39, 2,40 złotego, także najkorzystniej wymienić sobie po prostu euro na złotówki i płacić tutaj gotówą. Wtedy wyjdziecie na tym najmniej stratni. Oczywiście jak będziecie płacić kartami, nie mając pakietu zagranicznego, od każdej transakcji pobierana jest prowizja. Także na koniec urlopu, na koniec pobytu możecie być szczuplejsi o 2-3 stówki samej prowizji. No w zależności też ile będziecie płacić kartą. Nie wiem dokładnie jaki to jest procent. Ale nie jest to mały procent, to jest sporo. Okej, finanse mamy obcykane, więc zobaczmy, jakie jest nasze pole do popisu. Słoneczny Brzeg ciągnie się od Nesebaru na południu do Świętego Własu na północy. Warto te obie miejscowości również zwiedzić. Nesebar dla Starego Miasta, a Święty Włas choćby dla jednego z najlepszych portów jachtowych świata, Marina di Nevi. Port jachtowy Marina di Nevi to miejsce zdecydowanie godne odwiedzenia, jak będziecie w Słonecznym Brzegu czy w Świętym Własie, bo właśnie w tej miejscowości się ten port znajduje. Jest to jeden z najlepszych i najpiękniej położonych portów jachtowych na całym świecie. Nie wiem, na czym polega
to, że jest on najlepszy. Po prostu tak wyczytałem, że tak ludzie piszą, ale jakimi kategoriami się to ocenia, tego nie wiem. Wiem na pewno, że trzeba tutaj przyjść i zobaczyć zacumowane luksusowe łodzie i jachty i zaparkowane luksusowe auta. Całe to miejsce ocieka luksusem. Obok są hotele i apartamentowce, drogie sklepy drogich marek. Ciekawe miejsce, które polecam zobaczyć. Jest tu klimacik, przyznacie, co? A patrząc na te jachty, aż samemu by się chciało wyruszyć w taką podróż w nieznane. Takim sprzętem na przykład. Nieźle. Miejsce godne polecenia. Przyjedźcie, zobaczcie sobie. Tych jachtów jest cała masa. Dobra, to załóżmy, że już mamy tą gotówkę wymienioną w Fibanku, który Wam pokazywałem, albo w Asset Banku. No i z tą gotówką możemy się wybrać swobodnie na zakupy. Nie będę Wam pokazywał szeregu sklepów, bo są tu setki sklepów, jeden na drugim. Ale pokażę Wam tylko dwa miejsca, w których powinniście się zaopatrywać, jeśli chcecie na tym dobrze wyjść, jeśli chcecie zapłacić ceny takie, można powiedzieć, normalne, bułgarskie, a nie ceny turystyczne. Jedno z takich miejsc to supermarket Mladost, który jest tutaj za mną. Mniej więcej w połowie Słonecznego Brzegu się on znajduje. Połowę przyjmuje jako Flower Street i Hotel Kuban. To będzie taki nasz punkt orientacyjny. No to od tego hotelu ten market jest nieco w stronę Nesebaru. Są tutaj normalne ceny, dużo niższe niż we wszystkich małych takich sklepikach i marketach turystycznych, bo jest tu też dużo takich turystycznych marketów. Takich marketów Aldo, jak tam za mną widać, jest w Słonecznym Brzegu bardzo, bardzo dużo. Unikajcie jak ognia, ceny kosmiczne, w których przepłacicie dwukrotnie w porównaniu z cenami w supermarkecie Mladost. Bardzo popularne tutaj piwo burgasko. Burgasko gut, burgasko gut, aska gut. I taka ciekawostka, tutaj w markecie Mladost złoty 59, to znaczy 1,59 lewa, co daje 3,80 na złotówki. A wszędzie indziej, we wszystkich małych sklepach i tych sklepach przyplażowych, minimum 2,60 lewa musicie za to zapłacić. I ogólnie tutaj za wszystkie piwa od złoty 59 właśnie, mówię złotych, od 1,59 lewa do 2,20 lewa, a przy plażach od 2,50-60 do nawet ponad 3 lewa za te same produkty. Także to jest ta różnica, o której mówię. Jest polski akcent, żubrówka nasza, 0,7. Żubrówka z kłosem i sokiem jabłkowym. Tak. Czyli tak jak powinno być, ile kosztuje? 16,39 lewa, 38 zł na polskie. No 0,7 z sokiem, rozsądna cena, myślę. W okolicy supermarketu Mladost panuje cały czas duży ruch, ponieważ naprawdę niskie ceny są tutaj. Zjeżdżają ludzie
z całego Słonecznego Brzegu. Oczywiście ci, którym zależy na nieprzepłaceniu i którzy ten market znają. Obok jest też taki bar, fajny bar Valencia. Co mogę o nim powiedzieć? Jadłem tu już kilka razy. Dania są bardzo tanie. Może bym nawet zaryzykował, że najtańsze. Jest tylko jeden szkopuł mały. Te dania są letnie albo zimnawe, bo tam jest takie coś, że sami sobie nakładacie i co jakiś czas chyba dopiero to podgrzewają. No ja raczej trafiałem, że dania były, w najlepszym wypadku były letnie, a zdarzyło mi się, że były zimne, ale dużo ludzi tutaj chodzi. Po drugiej stronie znajdują się różne warzywniaki. Ogólnie to są takie bardziej sklepy z pomidorami i owocami, bo pomidorów jest na potęgę, różnych innych owoców też, a takich typowych warzyw jest niedużo i później już jest ta serbska knajpa. Proszę Państwa, jak będziecie w Słonecznym Brzegu, odnajdźcie tę serbską knajpę, którą teraz pokazuję, bo jedzenie mają świetne. Głównie to są grillowane potrawy, tradycyjne potrawy serbskiej kuchni tutaj serwują i naprawdę smak jest dla mnie rewelacyjny. Coś, czego my jako Polacy nie znamy. Także okolice supermarketu Mladost będziecie zapewne odwiedzać, jeśli tutaj przyjedziecie i jeśli będziecie chcieli zaoszczędzić trochę kasy na zakupach. No a myślę, że tak, bo nie każdy chce po prostu tak przepłacić. O, tu jest jeszcze barber, co? Tam jest barber. Patryk był u barbera, tak wygląda. Fajnie, barber sobie świetnie poradził. Z tym, że tutaj takie usługi barbersko-kosmetyczno-fryzjerskie są nietanie. Za barbera zapłaciliśmy 30 lewa, w zaokrągleniu można powiedzieć 70 zł. Warkoczyk taki do zrobienia, nie wiem jak to dokładnie się nazywa, dla dzieci takie, dla dzieci i kobiet też. Warkoczyki takie plotą i te warkoczyki kosztują chyba 70 lewa. To także nie tanie to są rzeczy w tym miejscu. Pierwsza ciekawostka, Bułgaria to tak jak mówiłem na początku kraj długowieczności, a wpływa na to niski poziom stresu, bakterie zawarte w bułgarskich jogurtach. W ogóle Bułgaria to jest światowa stolica jogurtu. Nie wiem czy wiecie, że Bułgaria jest nazywana ojczyzną jogurtu. Jogurtów pije się tutaj bardzo dużo, zarówno w formie samego jogurtu, a także jako dodatek do różnego rodzaju potraw. Bułgarski mikrobiolog Stamen Grigorow odkrył bułgarską odmianę bakterii, którą wykorzystuje się do produkcji jogurtów na całym świecie, do dnia dzisiejszego. A jeśli jesteśmy przy tematach nabiałowych, to mam tu dla Was bułgarski narator. To jest tradycyjne bułgarskie danie. Jest to chłodnik zrobiony z czego? Z jogurtu, kwaśnego mleka, koperku, czosnku, soli i ogórku. Fajna sprawa, jak nie próbowaliście, przyjedziecie do Słonecznego Brzegu, kupcie sobie tarator. Uprawianie sportu i zdrowe odżywianie. Te cztery rzeczy wpływają na długowieczność ludzi tutaj żyjących w Bułgarii. Proszę Państwa, cały czas pozostając w temacie spożywki i między innymi też jogurtu, to drugi taki supermarket, jeszcze większy niż ten, który przed chwilą pokazywaliśmy, to Janet Grand Market. I powiem Wam tyle, że tam ceny są jeszcze niższe niż w tym markecie Mladost, który teraz pokazywałem. Niższe niewiele, niższe dosłownie o kilka stoinek na każdym produkcie, ale trzeba powiedzieć, że ten market znajduje się w Nesebarze, czyli powiedzmy od tego centrum, tak jak sobie przyjęliśmy, Słonecznego Brzegu, jakieś 3 km.
Także, żeby tam pojechać, po pierwsze trzeba mieć samochód, no, a po drugie trzeba być trzeźwy. Także to są te dwa warunki, które trzeba zachować i dotrzymać, żeby tam jechać. Oczywiście można tam jechać autobusem. Ten supermarket Żanet Grand Market znajduje się przy głównej drodze krajowej, zaraz obok aquaparku Nesebar. Żadna przyjemność, powiem wam, jechać tam autobusem i z tymi siatami, z tymi tobołami się po prostu tam pchać. Lepiej mieć samochód. Jeśli jesteście samochodem, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tam pojechać. Nic oprócz ilości promili we krwi. Jest ogromny market Cash & Carry, nawet nie dam rady wam tutaj wszystkiego pokazać. Coś na zasadzie makro, ale dwa razy większy, piętrowy, a już mnie tu ochrona wyczaiła, a już za mną chodzą, żeby nie nagrywać. Jest i polski akcent na alkoholach. Krupniczek musi się znaleźć wszędzie. A jaki taniutki, 200, 4 lewe. Bardzo to jest tanie. Poniżej dychy, 200 krupnika. Chowam się tu między półkami, żeby mnie ochroniarze nie dopadli, oni tam są. Dużą furorę robi tutaj stoisko ze świeżym żarciem. Sałatki, mięsa, grillowane, niegrillowane, gotowane, ryby. Wszystko tutaj można dostać. Wszystko tutaj jest. No i naprawdę ludzi jest tam bardzo dużo. No dobra, skoro znamy już dwa markety, w których można się zaopatrywać, oczywiście, tak jak mówiłem, te dwa markety znajdują się pośród setek innych sklepów, także to nie jest tak, że to są dwa miejsca. To są dwa miejsca, w których najkorzystniej zrobicie zakupy, ale możecie to olać i wydawać pieniądze, gdzie tam chcecie. Oczywiście jeszcze jedna sprawa, jest jeszcze tutaj Lidl na Słonecznym Brzegu. Lidl znajduje się niedaleko aquaparku, Action Aquapark, ale to już w drugą stronę od Flower Street, w drugą stronę od hotelu Kuban, bliżej miejscowości Święty Włas. Ale dajcie spokój, no kto będzie na wakacjach w Bułgarii łaził po Lidlach? No na pewno nie ja. Teraz jaki dalszy program odcinka? Dalszy program odcinka będzie wyglądał tak, że zabiorę was po takich charakterystycznych miejscach tutaj w tej części Słonecznego Brzegu, w której jesteśmy. Bo tak naprawdę ten Słoneczny Brzeg to plaża, ponoć 8 km tej plaży, wzdłuż plaży promenada. Za promenadą jest jeden rząd hoteli, potem za nim jest drugi rząd hoteli, potem jest dosyć ruchliwa taka główna ulica. Ta ulica jest tam za nami. W prawo można pojechać do Nesebaru, a w lewo właśnie do Świętego Własa, czyli to jest ta główna ulica, gdzie są przystanki, jeżdżą autobusy, jeżdżą wszystkie samochody w to i z powrotem. I za tą ulicą znajdują się kolejne rzędy hoteli. Już nie będę liczył, ile ich jest, ale powiedzmy, że na oko to jest około 4 następnych rzędów hoteli i między nimi małe uliczki, którymi można spacerować. No tak to wygląda. W tej chwili będziemy kierować się do tego centrum, o którym mówię cały czas, do tego Flower Street, jedynej ulicy, która ma tutaj nazwę. Dobra, jesteśmy przy tej głównej ulicy, którą wam pokazywałem. W tamtą stronę przystanek, z którego odjeżdżają autobusy do Nesebaru i do aquaparku, który znajduje się na Nesebarze. Tutaj są też darmowe podstawiane takie busy, które was mogą zabrać do tego aquaparku. Tu jest cała mapka wybrzeża przy okazji. A po drugiej stronie jest przystanek, z którego to przystanku odjeżdżają autobusy do Action Aquaparku, między innymi. Również są darmowe i to jest w tamtą stronę. Tak wygląda ta sytuacja. Oczywiście tam Nesebar, w drugą stronę Święty Włas, ruchliwa ulica i żeby dojść na plażę, przechodzimy przez tą ulicę i za dwoma rzędami hoteli i promenadą znajduje się
plaża, ale do tego dojdziemy, o tym sobie jeszcze pogadamy. Popularna sprawa w Słonecznym Brzegu, wypożyczalnia aut, ale auta takie, no takie jak tu widzimy, Honda Jazz, w zasadzie to tu same Hondy Jazz stoją, najpopularniejsze widocznie auta, albo i najmniej popularne, bo one nadal stoją na parkingu. Dla wszystkich tych, którym ciężko sobie wyobrazić jeszcze, co to jest ten Słoneczny Brzeg i na czym to polega, to powiem wam mniej więcej tyle, że po prostu chodzi się tutaj cały czas pomiędzy setkami hoteli, restauracjami, pubami, dyskotekami, supermarketami i straganami. Tak wygląda Słoneczny Brzeg. Większość ludzi, których mamy tutaj na ulicach, to turyści. Lokalnych mieszkańców kiedyś wyczytałem, że jest tu tylko 1000, ale to jest, że tak powiem, niesprawdzone, niepotwierdzone. Na pewno parę osób tu mieszka. My sami znamy dwie takie osoby, które w Słonecznym Brzegu na stałe mieszkają. Ale ile ich naprawdę jest, nikt dokładnie nie jest w stanie powiedzieć, nawet ci, którzy tutaj są na stałe. Jak myślisz, ile tu jest hoteli? Pamiętasz? Wyczytałeś to gdzieś, czy nie? Nie, czytałem, ale myślę, że 900, coś takiego. Zgadza się. Hoteli w Słonecznym Brzegu jest około 900. Nie wiadomo też dokładnie ile, bo cały czas budują się nowe. Ale wyobraźcie sobie, 900 hoteli na tym naprawdę niewielkim, obszarze. Proszę bardzo, Black Eyed Peas. Na Breeze Festival w Burgas 23 lipca. W Polsce już takiego czegoś nie ma, czyli tych takich standów oklejonych plakatami, a tutaj w Słonecznym Brzegu klejenie plakatów na właśnie takich, nie wiem czy to standy, nie wiem jak to się nazywa, ale kleją właśnie plakaty na takich stworzonych do tego miejscach. Takie rzeczy pamiętam może z początku lat 2000, a końcówki 90. w Polsce. No tutaj klejenie plakatów jest bardzo popularne. Dużo rzeczy ogłasza się właśnie na takich plakatach. Przy tej głównej drodze można tego spotkać sporo i też tam jak pójdziemy do promenady i wam pokażę promenadę, to też to jest. W pobliżu Flower Street mamy stację benzynową, tutaj za mną diesel, bo mnie diesel interesuje, 2,61 lewa, czyli około 6 zł i 13-15 groszy. Nie wiem na chwilę obecną w jakiej cenie jest benzyna w Polsce, ale wydaje mi się, że jest tutaj taniej niż w Polsce. Wyjeżdżałem, było 6,26 za diesla w Polsce. Tu jeszcze za mną widzicie karetki, bo dużo na Słonecznym Brzegu jest takich prywatnych punktów opieki medycznej, że po prostu płacicie i dostajecie pomoc. Jest też jeden szpital, z tego co tutaj widziałem, na Słonecznym Brzegu jest też szpital, ale takie prywatne to jest bardzo popularna tutaj sprawa, a te wszystkie karetki są na niemieckich numerach. I nawet na nich oklejone są niemieckimi nazwami Notarzt. Jest kolejny Żanet, tym razem Żanet City Market, a nie Żanet Grand Market. Ja wam mówiłem o cenach, to o Żanet Grand Markecie w Nesebarze. City Market jest tutaj, cen nie sprawdzałem, także się nie wypowiem, cen nie znam. Ale biorąc pod uwagę lokalizację, tam jest Flower Street. To jeśli to jest przy samym Flower Street, to tutaj ceny będą raczej turystyczne. Proszę Państwa.
Państwa, Słoneczny Brzeg słynie z pięknej pogody przez większość roku. Sezon trwa tutaj od maja do września, a najcieplejsze miesiące to czerwiec, lipiec i sierpień. Wtedy temperatury praktycznie nie spadają poniżej 30 stopni. A jeśli byście chcieli uświadczyć naprawdę ogromnych upałów i zupełnego braku chmur i deszczu, to przyjedźcie tu pomiędzy 15 lipca a końcem sierpnia. Gwarantuję, że nie spotkacie żadnych opadów. Ja w tym roku wybrałem się trochę wcześniej, bo byłem tu w końcówce czerwca i pierwszej połowie lipca, także spotkały mnie nawet chyba dwie burze, jeśli dobrze liczę. Czasami jednak pada, akurat teraz mamy taki dzień, że zanosi się na burzę. A nawet jest już burza gdzieś tutaj niedaleko, bo słyszę, jak grzmi. Jeśli natomiast wybierzecie się, tak jak mówię, w drugiej połowie lipca i przez cały sierpień, będziecie mieć gwarantowaną pogodę i gwarantowaną temperaturę powyżej 30 stopni. Hotel Kuban na Flower Street, punkt charakterystyczny. Jeśli Hotel Kuban, to znaczy, że trafiłeś w najbardziej rozpoznawalną część Słonecznego Brzegu, deptak na Flower Street, centrum imprezowe, gdzie znajdziesz wiele pubów i dyskotek, ale też restauracji, fast foodów, sklepów, kantorów, mnóstwo ludzi, aż od tego wszystkiego może zakręcić ci się w głowie. Moi drodzy, jestem na Flower Street, po tej części deptakowej, ponieważ ta Flower Street się ciągnie przez ulicę jeszcze tam dalej, ale tam są same stragany z ciuchami, pamiątkami i innymi bibelotami. A ta część, po której ja stoję, ta deptakowa, gdzie nie mają wjazdu żadne auta, to jest taka rozrywkowa część Słonecznego Brzegu. Jeśli można tak to nazwać, bo cały Słoneczny Brzeg jest centrum rozrywkowym, ale tutaj w szczególności dyskoteki, puby i restauracje cieszą się dużą popularnością, a jak sobie przejdziecie wieczorem właśnie tędy, tym deptakiem, to co jakiś czas będą zapraszać Was dziewczyny, i to ładne dziewczyny, do dyskotek i do różnego rodzaju klubów. Ja to już jestem na to za stary, na chodzenie z tymi dziewczynami do tych klubów, ale małolaci, tacy może do 30 lat, i tacy może po 40, to też mogą chodzić. W każdym razie mi to jest już do niczego niepotrzebne. Ja sobie wypoczywam w inny sposób, co oczywiście nie mówię, że to jest złe. Dyskoteki, puby i dziewczyny, dobra sprawa, ale wszystko musicie robić z głową. Często się słyszy albo czyta na różnych forach, żeby w Bułgarii pilnować swoich portfeli. I powiem Wam tyle, że trzeba pilnować tak jak i wszędzie. Ja się tutaj z jakimś złodziejstwem nie spotkałem, ani na plaży, ani w centrum. Nikt się tutaj do mnie nie zbliżał, nie ocierał, nie próbował mi czegoś zabrać. Także no, dementuję te pogłoski, żeby tutaj jakieś wielkie kradzieże i rozboje miały miejsce. Raczej tutaj każdy do każdego jest życzliwy, nikt na nikogo krzywo nie patrzy. Także no nie ma czegoś takiego, żeby chodzić i kurczę trzymać i pilnować portfel, ale oczywiście może się to zdarzyć, tak jak może się zdarzyć w Polsce, Hiszpanii, we Włoszech, Rumunii, Chorwacji, gdziekolwiek byście byli. Nie ma tutaj żadnego jakoś bardziej widocznego niż gdzie indziej złodziejstwa. Ewentualnie może to w tych klubach gdzieś wieczorem, gdzie się chodzi po pijaku po nocach, no może wtedy tak. Ja tak nie chodzę, także uniknąłem nieprzyjemnych sytuacji, a w Słonecznym Brzegu jestem już trzeci raz. Oczywiście tutaj na Flower Street, tak jak i na Nesebarze na Starym Mieście, przy każdej restauracji są nagabywacze, którzy mówią, że ich restauracja serwuje the best food in Sunny Beach, tak? Tutaj wszędzie jest the best food i wszędzie jest Royal Food, Royal Hotels, Royal Scissors i inne tego typu Royal the best things. Something to eat, to drinks, the best food. In Sunny Beach? Yeah, the best food in Sunny Beach, very cheap. Table in the front, table in the middle, table
in the beach. Aha. Nice table in the plaża. Beach. This, this side. Okay. Paradise view. So it's pizza, pasta, Mexican food, chicken dishes. You have everything. Yeah, everything. Yeah. I have second kitchen card. No, senor. Okay. Okay. Second kitchen card, special offer. Okay, I see. Drinks. I see. This is solar. Three drinks, soft drinks. Coca-Cola, uh-huh. Sprite, Fanta, maybe glass wine, glass beer. So yeah. You have something to eat, something to drink also. Yeah. Every day working, every day working. Summertime. Dobra, moi drodzy, zatrzymaliśmy się w takim fast foodzie hip-hop, dosyć popularnym, przy samym zejściu na plażę. Może nie przy samym, jakieś 50 metrów do zejścia na plażę. Wzięliśmy podwójnego cheeseburgera, coś do picia. Zapłaciliśmy 41 lewa. Te burgery są po 16 lewa. I co trzeba powiedzieć o jedzeniu tutaj w Słonecznym Brzegu? Czy by był to fast food, czy restauracja? To za dwie osoby, które sobie wezmą coś do picia, typu na przykład Fanta, Schweppes, piwo czy cokolwiek innego i wezmą po jednym daniu, no to liczcie się z wydatkiem zawsze pomiędzy 45 a 50 lewa. A jeśli już pójdziecie większą ekipą w cztery osoby i weźmiecie jeszcze jakąś sałatę, zupy, drugie dania, no to wyjdzie wam 100%, 150, 130, 150 lewa. Także ceny w restauracjach i knajpach do najniższych nie należą, no bo te 50 czy 45 lewa w przeliczeniu na polskie, no to już mamy około 100 zł. 90-100 zł za dwie osoby i to praktycznie gdzie byście nie poszli i co nie zamówili. Byliśmy jeść spaghetti kiedyś z Patrykiem, tak? Jedliśmy spaghetti, Patryk wziął jedną porcję, ja wziąłem drugą porcję, ja piwo, Patryk cola, 41 lewa, tak? Poszliśmy do innej knajpy. Ja tak tych knajp wszystkich nie nagrywam, ponieważ jeszcze nie jestem na tym wysokim levelu YouTube'owania, że bez skrępowania nagrywam w knajpach, także no nie potrafię jeść i nagrywać tego, co jem. Czasami to robię, ale przychodzi mi to z trudem, dlatego opowiadam. Ale wygląda to tak, że w tej drugiej knajpie ja brałem sobie ramen i jadłem, co ja jadłem? Takie tortilki meksykańskie, zapomniałem jak się nazywają, czyli ja jadłem dwa dania, Patryk jadł pizzę, tak? Patryk jadł pizzę, brałem piwo i brałem dla Patryka kolę i płaciliśmy tam już ponad 50 lewa, tak? Tak to wychodziło. Burgery? Idź, burgery tam. Także w restauracjach nie jest najtaniej. Wieje wiatr, zaraz to zwijam. Przyjęło się, że daje się na piwek 10% wartości rachunku i my się staramy tego przestrzegać. Burger jak burger, moi drodzy. Dwa kawałki mięsa, ser, sałata, pomidor, czerwona cebula. Całkiem niezły w smaku, ale... Aha, jeszcze z frytkami, tak? Są frytki. Ale przyprawiony po bułgarsku, czyli takim lekko słodko-paprykowym, mdłym czymś. Tutaj mięso tak właśnie smakuje. Czy to są kotlety, kiełbaski, czy te burgery. Wszystko jest na ten smak, na ten sposób przyprawiony. Tą stronę Nesebar, nawet nie wiem czy widać z parasoli, może przebija Nesebar Old Town, a w tą stronę jest dalsza część Słonecznego Brzegu i zakończona miastem Świętych Łask, który się znajduje w tamtą stronę i tam jest
najpiękniejszy port jachtowy w Europie. Albo jeden z impreza na plaży trwa. Ludzie leżą, widzicie, na leżakach. Mają leżaki i mają parasole. Wynajęcie takiego leżaka i parasola to koszt 10 lewa. 10 lewa osobno. Osobno leżak i osobno parasol. Czyli 20 lewa. Dwa leżaki i parasol 30 lewa. No chyba nie muszę mówić i liczyć, że to jest niemała kwota. Bardzo drogo. 30 lewa razy tam powiedzmy te 2,40. No to jak dobrze liczę, to jest około 70 zł jednorazowy wydatek na planie. Wszyscy się tutaj z nami witają, raczej z wami i pozdrawiają, bo do kamery, tak na ludzi działa kamera. Doszliśmy do końca tego molo. Tutaj mamy statek wycieczkowy. W dni powszednie widziałem, jak tutaj ludzie zapraszali na ten statek i można nim dopłynąć, wydaje mi się, że na Nesebar. Ale na 100% też nie jestem pewien. No jesteśmy przy końcu tego molo. Fajne miejsce. Proszę bardzo, tak to wygląda. O plaży sobie powiemy za chwilę, bo jeszcze chciałem wam pokazać trochę tych straganów, trochę tego handlu, który tutaj kwitnie na promenadzie. Dlatego naszym następnym celem będzie promenada. Cała promenada wygląda tak samo. Oczywiście dookoła cały czas są różnego rodzaju hotele, bo tak jak wcześniej mówiliśmy, 900 prawie hoteli na Słonecznym Brzegu. Nie będę wam dalej tej promenady pokazywał, bo to już trochę bez sensu. Tą promenadą dojdziecie do samego końca plaż Słonecznego Brzegu. Już tam dalej będzie hotel Riu, do którego będzie należała plaża prywatna, także będzie zamknięte, trzeba będzie wyjść już na główną drogę i iść. Dzień dobry! Witaj, drużyna Polska. Tak jest, Lewandowski. Tutaj rozumieją, widzicie, tutaj rządzi język pieniądza, czyli money talks, das Geld spricht. Dzięki gawariat, czy jakoś tak. W każdym razie pieniądz rządzi. Językiem pieniądza się tutaj dogadacie. Proszę bardzo, taka kolejka tu jedzie. O. Od lat to samo, nic się nie zmienia. Ale mówiłem o tym, że rozumieją tutaj język polski, rosyjski, angielski. A w największym stopniu, wydaje mi się, rozmawiają po rosyjsku, ale władając takim podstawowym, naprawdę podstawowym angielskim, wszystko jesteście w stanie tutaj załatwić. Moi drodzy, oprócz oczywistych rozrywek w Słonecznym Brzegu, w barach, w restauracjach, pubach i knajpach oraz na plaży, to miejsce oferuje szeroką gamę różnych aktywności sportowych. Aktywności wodnych, takich jak windsurfing, kitesurfing, skijety, czyli te skutery wodne, wakeboarding. Co jeszcze tutaj jest takiego? Są jeszcze szlaki rowerowe, szlaki, ścieżki rowerowe, a szlaki są górskie, bo w tamtą stronę jest już stara płanina, góry, które tutaj wpadają do Morza Czarnego i kilka ciekawych szlaków też tam można sobie zrobić. No, to jeśli o górkach mowa, to szlaki wychodzą właśnie z tego miejsca, gdzie jestem. Miejscowość Święty Włas, pętla autobusowa, ostatni przystanek autobusu jadącego ze Słonecznego Brzegu. Swobodnie tutaj możecie też dojechać swoim samochodem. Miejsc parkingowych jest bardzo dużo, z czego ludzie korzystają. No i stąd w górę startujemy na szlak. Polecam.
Oprócz tego są siłownie, można pobiegać, jest gdzie spędzić ogólnie czas, nie pijąc alkoholu albo odpoczywając od picia alkoholu. Są też oczywiście kasyna, dlatego Las Vegas Europy, bo w hotelach jest tutaj bardzo wiele kasyn. Przemieszczać się po promenadzie i przyległych uliczkach można na wiele sposobów, w zależności od tego, ile koni preferujemy i ile możemy na ten cel przeznaczyć, bo w Słonecznym Brzegu wszystko ma swą cenę, często taką, jaką sami damy radę wynegocjować. W jednej z przyległych do promenady uliczek spotkało mnie nie lada zaskoczenie. Zostałem rozpoznany przez jednego z naszych widzów i mógłbym się spodziewać tego wszędzie w Polsce, ale na pewno nie w Słonecznym Brzegu. Był to pierwszy raz, gdy w ogóle ktoś mnie rozpoznał dzięki tej YouTube'owej zabawie. Bardzo miło. Pozdrawiam ekipę. Mamy fajną sytuację. Pierwszy raz spotkaliśmy naszych widzów. Jesteśmy w Słonecznym Brzegu, na ulicy równoległej do promenady, bo tam jest plaża i promenada w tamtą stronę. I spotkaliśmy kogo? Przedstawcie się, panowie. Mikołaj. I Michał. I Michał. Także nasi widzowie naszego kanału. Tam Roxana siedzi tam, piwko pije w restauracji, koktajl bar jak najbardziej. Także fajna sprawa. Pierwszy raz mi się zdarzyło spotkać naszych widzów gdziekolwiek, gdzie byśmy nie byli, nikogo nie spotkaliśmy. Tak, dokładnie. Jadąc tutaj, kierowaliśmy się jakby opinią tutaj kolegi. W naszym filmie. Pawła, ja jestem Paweł. Paweł, Michał. Tak jak cześć, mówię. Michał. Cześć, Mikołaj. Siema, Paweł. Naprawdę świetna sprawa. Zapraszamy wszystkich. Oglądajcie. Nie kłamał. Jest tak, jak mówiłem. Nie ściemniałem. Mimo, że trochę promili było, ale mówiłem prawdę. Tak jest? Tak jest. Michała, Roxanę i Mikołaja raz jeszcze pozdrawiam, a was zabieram na piwo w miłych okolicznościach i już po zmroku, bo życie w knajpkach i pubach zaczyna się zaraz po zachodzie słońca. Wieczorami przy promenadzie w wielu małych knajpkach i barach macie takie występy na żywo, jak tutaj widać, pani śpiewa, siema. Takie występy są na żywo. Dziewczyny tańczą też na róże w niektórych miejscach, ale raczej wielu śpiewają. Fajna sprawa, żeby sobie siąść na piwie, popatrzeć, posłuchać, bo tutaj akurat ta dziewczyna śpiewa całkiem przyzwoicie. Bardzo nam się to podoba, jesteśmy tu już drugi raz. Także wieczorem można sobie przyjść, usiąść, posłuchać, wypić piwo. Polecam. Gave it up. Ooh, no tricks, no.
Dobrze, koniec tych wieczornych koncertów. Ja pozdrawiam panią wokalistkę i czekam na płytę z autorskimi nagraniami, a teraz koncertowo przechodzimy do ostatniej części filmu, ale jakże ważnej, plaży Słonecznego Brzegu. Plaży, na której teraz jesteśmy, plaży Słonecznego Brzegu, to jest tutaj 8 km aż tych plaż. Ktoś to zmierzył, ja osobiście nie mierzyłem, zaufam, że jest 8 km. Plaże są podzielone pomiędzy odcinki należące do różnych hoteli, ale to nie przeszkadza, żebyście sobie na takiej plaży się położyli. Taki leżak i parasol, jak za mną widać, kosztuje 10 lewa, 10 lewa leżak, 10 lewa parasol. Nie są to tanie rzeczy, ale raz na jakiś czas można sobie pozwolić. Jest też na plaży tak zwana free zona. To jest tam, czyli taki teren wolny, na którym możesz się rozłożyć ze swoim kocem i swoim parasolem i po prostu nie płacić. A za te leżaki i za te parasolki płacimy tylko w godzinach od 10 do 18. Także bardzo fajna plaża, zejście do morza, możesz pokazać zejście do morza. Teraz na mnie. Bardzo ładne, nie ma żadnej stromizny, nie ma żadnych kamieni. Swobodnie dzieci zejdą do wody. Akurat teraz są trochę większe fale, zazwyczaj tych fal takich nie ma. Aż trzy plaże tutaj na Słonecznym Brzegu dostały błękitną flagę. Błękitna flaga to jest międzynarodowy symbol pokazujący, że dane kąpielisko jest najwyższej światowej klasy. Także aż trzy z tych plaż na odcinku 8 km mają taką błękitną flagę. Ale czystość jest tu naprawdę na wysokim poziomie, zarówno piasku, jak i czystość wody. Jeśli wejdziecie w głąb jakieś powiedzmy 40 metrów, to dopiero woda zacznie się do mniej więcej klaty. Tak to jest bardzo płytko, także dla dzieci fajnie. Ratownicy w budkach co 100 metrów. No pięknie, po prostu pięknie, piękne warunki do pływania. Tak jak mówiłem wcześniej, trzy plaże Słonecznego Brzegu mają błękitną flagę. Jest bezpiecznie, jest czysto i jest przyzwoicie. Dla zwolenników kąpieli w ludzkich warunkach, w ciepłej wodzie, jak najbardziej zachęcam. Jak widzicie tutaj, jak ja stoję, płyciutko, a już wszedłem jakieś 10-12 metrów w głąb wody. I co tu jest fajnego? Nie ma żadnego kamienia na dnie. Dno jest idealnie piaszczyste, bez żadnych kamieni, bez żadnych przeszkód. Nic kłującego po stopach. Czasami zdarzają się jakieś glony, teraz nie ma nic. Ale bywały takie lata, że było mnóstwo glonów tu na brzegu. Nie wiem, z czego to wynika, ale teraz nie ma nic. Ciepło i przyjemnie. Polecamy Morze Czarne na Słonecznym Brzegu. I to by było na tyle, jeśli chodzi o to, co przygotowałem dla Was o Słonecznym Brzegu. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się przyda w planowaniu urlopu, a może byłeś w Słonecznym Brzegu, wtedy koniecznie podziel się własnymi wrażeniami. Aha, i jak obejrzałeś do tego momentu, napisz komentarz o treści od A do Z. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, będziemy się widzieć w kolejnych produkcjach. No
No i tak, moi drodzy, kończy się moja opowieść o Słonecznym Brzegu. Mam nadzieję, że ten film rozwiał przynajmniej niektórym z Was wątpliwości odnośnie przyjazdu w to miejsce i ułatwi Wam Wasze pierwsze chwile właśnie w Słonecznym Brzegu. Ja polecam to miejsce bardzo serdecznie. Przyjedźcie, zasmakujcie tej nadmorskiej atmosfery, a ja w tym czasie zbieram się kręcić dla Was kolejne materiały. Siema. Będąc tam w wodzie, bardzo mi się chce uderzyć na górski szlak. Gdzie? Tam właśnie Stara Płanina schodzi do Morza Czarnego. Mam w jednym z odcinków, taki mało popularny mój odcinek, jeśli w ogóle którykolwiek z moich odcinków można nazwać jakimś wielce popularnym, to tamten jest w porównaniu do nich bardzo mało popularny. Ale właśnie idziemy tam szlakiem Côte d'Azur. Mniej więcej już tam w 3/4 wybrzeża na górkę, tam na górze też takie łyse placki, to są polany górskie i z tamtych polan naprawdę świetnie prezentuje się Słoneczny Brzeg i prezentują się plaże. Także polecam z całego serca iść sobie jednego dnia na górski szlak, bo jest co tam zobaczyć.